Noc długich noży była pierwszym wydarzeniem, podczas którego hitlerowskie Niemcy spłynęły krwią. To właśnie owej ciepłej nocy, 30 czerwca 1934 roku. Wódz III Rzeszy rozprawił się nie tylko ze swoim starym i kłopotliwym druhem Ernstem Röhmem, ale również grupą konserwatystów zgromadzonych wokół osoby Franza von Papena. Jak wyglądała geneza, przebieg oraz skutki tzw. Nocy Długich Noży? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Piotr Borkiewicz. Jednym z głównych zmartwień Hitlera u progu jego rządów było paradoksalnie coś, co utorowało mu drogę do politycznego sukcesu. Mowa oczywiście o formacji Sturmabteilung, lepiej znanej pod skrótem SA, której członkowie od pewnego momentu regularnie psuli wizerunek nowego kanclerza. O ile w burzliwych latach 20. brutalność tej formacji przynosiła upragniony skutek, czyli rozbijała wrogie, głównie komunistyczne bojówki na rozmaitych manifestacjach ulicznych, o tyle wraz z otrzymaniem przez Hitlera godności kanclerza Rzeszy Niemieckiej i konieczności jakiegoś ucywilizowania się nowego szefa rządu, nieustające awantury szturmowców stawały się po prostu nie do zniesienia. Odkąd Hitler został kanclerzem, nie mógł już poruszać się jedynie w towarzystwie dawnych druhów. Od teraz musiał rozmawiać z konserwatystami, bankierami, arystokracją. Oczywiście robił to już wcześniej. Jednakże teraz, jako kanclerz Rzeszy Niemieckiej, musiał dużo bardziej liczyć się z opinią wspomnianych środowisk. Nie oznaczało to oczywiście zmiany poglądów Hitlera, lecz umiejętność chłodnej politycznej kalkulacji z jego strony. Wiedział, że aby ugruntować swoją władzę, musi zyskać zaufanie zarówno w oczach koalicjantów, jak i ich wyborców. Sturmabteilung nie służyło jednak pomocą swojemu Führerowi. Nie tylko uprawiali oni chaotyczną działalność awanturniczą, która objawiała się bijatykami, niszczeniem publicznego mienia czy napastowaniem potencjalnych wrogów, ale również podważali sens hitlerowskiego zwycięstwa z 1933 roku i postrzegali je jako zatrzymanie faktycznej rewolucji. Najbardziej kłopotliwe w tym wszystkim było to, że za tymi tezami stał jeden z dawnych towarzyszy Adolfa Hitlera, mianowicie Ernst Röhm, założyciel oraz przywódca formacji Sturmabteilung. O poufałych i starych relacjach tych obojga niech najlepiej świadczy fakt, że Röhm był jedną z nielicznych osób, które mogły zwracać się do wodza po imieniu. Wynikało to z faktu, że przywódca Sturmabteilung znał Hitlera od bardzo dawna. Nie tylko wspólnie kładli podwaliny pod ruch narodowo-socjalistyczny, ale również brali udział w nieudanym puczu monachijskim, który dla Hitlera zakończył się karą więzienia w landsberskiej twierdzy. Po opuszczeniu więzienia znajomość między Hitlerem a Röhmem uległa oziębieniu. Wynikało to z tego faktu, że podczas odsiadywania przez Hitlera wyroku Ernst Röhm prowadził własną politykę, która polegała między innymi na tym, że ten nie chciał podporządkować oddziałów SA swojemu Führerowi. Ze względu na coraz większe scysje i marginalizowanie Röhma ostatecznie opuścił on Niemcy, a w latach 1928-1930 przebywał w Boliwii, gdzie pracował jako instruktor armii tego państwa. W tym czasie SA tonęło w coraz większej anarchii, co samo w sobie nie było zjawiskiem pożądanym i skłoniło Führera do tego, aby pogodzić się ze swoim starym przyjacielem i zaproponować mu ponowne objęcie władzy nad SA, co ten uczynił 1 stycznia 1931 roku. Nie trzeba było długo czekać na to, aby Röhm ponownie pokazał swoje radykalne oblicze. Po stłumieniu mniejszych buntów w łonie formacji zaczął ponownie eskalować rozmaite konflikty, twierdząc, że oto nadchodzi czas na zbrojną rewolucję. Hitler prowadził w tym momencie już zupełnie inną działalność, a mówiąc wprost, stał się politykiem z krwi i kości, który umiejętnie lawirował między rozmaitymi środowiskami politycznymi. Zapoznawał się z elektoratem tych partii i oczywiście snuł plany przejęcia ich wyborców, do czego dotrzeć mógł nie siłą spod znaku Sturmabteilung, lecz pewną modernizacją tudzież rozszerzeniem postulatów wyborczych. Na tamtą chwilę skończył się etap ulicznych walk, a zaczęła prawdziwa polityka. Innymi słowy, znajomość z Röhmem stawała się dla Hitlera coraz bardziej niewygodna. Wynikało to z tego faktu, że był on nie tylko chorobliwie ambitny, ale również prowadził bardzo wątpliwe pod względem zarówno moralnym, jak i ideologicznym życie.
Po pierwsze, był zadeklarowanym homoseksualistą, bywalcem dekadenckich lokali, miłośnikiem wolnych związków, alkoholu oraz narkotyków. Sam był apologetą swojej orientacji, wskazując, że homoseksualizm w połączeniu z organizacyjną integracją oraz kultem przemocy są najwyższą formą męskości. Przez całe lata Hitler starał się tego nie komentować, a jeśli już pojawiał się ten temat, zbijał go argumentami mówiącymi o tym, że przecież najważniejsze jest oddanie narodowemu socjalizmowi, a moralność jego bojowników stanowi kwestię drugorzędną. Do powyższych kwestii dołączyły jednak zagadnienia niewątpliwie pierwszorzędne. Ernst Röhm nie tylko krytykował nową politykę Hitlera, ale również otwarcie atakował jego osobę w prywatnych oraz publicznych rozmowach. Audytorium miał zresztą rozległe. Siły Sturmabteilung liczyły w 1933 roku ponad 2 miliony członków, przeważnie zaprawionych w bojach oprychów, którzy, mówiąc kolokwialnie, nie bali się niczego. Jedyną obawę stanowiło dla nich zachowanie Hitlera, który z jednej strony zakazując im prowadzenia dotychczasowej działalności i de facto nie dając nic w zamian, odbierał dotychczasową władzę i powodował, że chętnie słuchali oni wszystkich tych, którzy krytykowali nową linię Adolfa Hitlera. Röhm pochwycił ten klimat w lot i mimo swojej wątpliwej aparycji, jego słowa trafiały do bojowników znajdujących się pod jego rozkazami. Pozwalał sobie zresztą na wiele i jak się okazało, zbyt wiele, czego najlepszym przykładem jest następujący cytat. Adolf jest nikczemny, zdradza nas wszystkich, obraca się już wyłącznie wśród reakcjonistów, otacza się generałami z Prus Wschodnich. Adolf chodził ze mną do szkoły, to ode mnie nauczył się wszystkiego, co wie o wojskowości. Ale Adolf jest i był cywilem, malarzyną, marzycielem. To drobny mieszczuch, który pragnie tylko swojego wiedeńskiego spokoju. A my w tym czasie siedzimy bezczynnie, chociaż ręce nas świerzbią. Ten cytat ilustruje nie tylko olbrzymią pychę Röhma, ale również jego kompleksy. W kilku zdaniach uderzył on w armię, arystokrację, burżuazję. Wszystkie te grupy zresztą ze wzajemnością nienawidziły ludzi pokroju szefa Sturmabteilung. Jeden z oficerów wspominał, że Röhm nie budził większego zaufania, sprawiał wrażenie typowego, brutalnego oprycha, jakby wziętego żywcem z katalogu zbrodniarzy. Z kolei prezydent Paul von Hindenburg nigdy nie podawał mu ręki, w czym duże znaczenie odgrywała orientacja Röhma. Kapitaliści z kolei widzieli w nim barbarzyńcę, który zagraża interesom. I faktycznie, możliwości Röhma były ogromne, podobnie zresztą jak jego ambicje. W swoich wypowiedziach uderzał on nie tylko w osobę Adolfa Hitlera, ale również podkreślał, że tak naprawdę trzonem niemieckiej armii powinny być właśnie formacje Sturmabteilung, a na ich czele powinien stanąć nikt inny jak on sam. Stanowiło to realną groźbę i rozbudzało ambicje S-manów, których liczba, przypomnijmy, przekraczała 2 miliony, podczas gdy niemiecka armia na mocy traktatu wersalskiego pozostawała zredukowana do około 100 tysięcy żołnierzy. Dla Hitlera, który co prawda skutecznie umacniał swoją władzę w Rzeszy, oznaczało to jawne nawoływanie do zamachu stanu, którego szczerze się obawiał, a przy okazji nie miał zamiaru tolerować. W swoich obawach Hitler nie był specjalnie osamotniony, a mówiąc wprost, w zasadzie każdy zachęcał go do poważnego potraktowania słów Röhma i radykalnego ukrócenia jego ambicji. Przodowali w tym zarówno oficerowie armii, w tym minister obrony Werner von Blomberg, jak i również nazistowska wierchuszka Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, Hermann Göring oraz Józef Goebbels. Jakkolwiek funkcjonariusze III Rzeszy Niemieckiej byli zazwyczaj uwikłani we wzajemne konflikty, co zresztą wynikało ze świadomej polityki Adolfa Hitlera, który stosował antyczną zasadę divide et impera, czyli dziel i rządź, tak w tym konkretnym przypadku wszyscy byli zgodni i unisono twierdzili, że z Röhmem należy się czym prędzej rozprawić. Mimo wszystko Hitler starał się rozwiązać spór drogą dyplomatyczną. 28 lutego 1934 roku doszło do spotkania między nim, Röhmem a von Blombergiem, na którym nakłoniono szefa SA do podpisania porozumienia, że ten zaniecha prób uczynienia z SA trzonu niemieckich sił zbrojnych. Dobitnie podkreślono, że w przyszłości zostanie powołana świetnie wyszkolona zawodowa armia, względem której Sturmabteilung mogą pełnić jedynie funkcje pomocnicze. Röhm co prawda podpisał dokument, jednakże chwilę po rozejściu się oponentów wyrzekł on do swoich ludzi, że nie ma zamiaru słuchać rozkazów. Nie po drodze nam z tym błaznowatym kapralem, jak mówił. Hitler nie wie, co to lojalność. Trzeba go co najmniej wysłać na urlop. A jeśli nie, to damy sobie radę bez niego.
Wydaje się, że Führer wykazał względem swojego dawnego towarzysza i tak dalece posuniętą wyrozumiałość, której ten nie tylko nie uszanował, ale pozwolił sobie na groźby pod adresem Hitlera. A Hitler nie mógł sobie pozwolić na to, aby dłużej tolerować tego typu zachowanie. Decyzja o rozprawieniu się z Rymem zapadła podczas 4-dniowego rejsu u wybrzeży Norwegii, gdzie na pokładzie okrętu marynarki Deutschland dyskutował Hitler, von Blomberg i najważniejsi oficerowie. Warto jednak odnotować, że do czerwca 1934 roku nie podjęto żadnych kroków w tym kierunku. W tym czasie oddziały Sturmabteilung dalej uprawiały agresywną politykę na mieście, co wzbudzało irytację przynajmniej części niemieckiego społeczeństwa. Nie bez powodu zareagowało ono entuzjastycznie na przemówienie ekskanclerza Franza von Papena, który 17 czerwca na Uniwersytecie w Marburgu zaatakował politykę Sturmabteilung, a przy okazji narodowy socjalizm. Tym ostatnim sprowokował samego Hitlera, który odpowiedział: to absurdalne, gdy taki nędzny robak stara się walczyć z ogromnym przebudzeniem narodu. Absurdalne, kiedy taki mały pigmej roi sobie, że jest w stanie stanąć na drodze gigantycznego odrodzenia narodu dzięki kilku pustym frazesom. Sytuacja stawała się dość trudna. 21 czerwca 1934 roku na konsultacjach z von Blombergiem i Paulem von Hindenburgiem Führer usłyszał od tego ostatniego, że jeśli anarchia nie zostanie ukrócona, prezydent skorzysta ze swojego specjalnego dekretu i odda władzę wojsku, a tym samym odbierze ją Hitlerowi. Hitler wiedział już, że sprawa jest przesądzona, a jej sprawne poprowadzenie, czyli likwidację kadrowego zarzewia buntu, polecił przeprowadzić rodzącemu się ekspertowi od tego typu spraw, czyli Heinrichowi Himmlerowi i jego równie bezwzględnemu pomocnikowi Reinhardowi Heydrichowi. Funkcjonariusze niemieckiej policji pod czujnym okiem wspomnianych wcześniej przełożonych sfabrykowali dokumenty mające świadczyć o tym, że Rym oraz jego poplecznicy przygotowują się do zamachu stanu. Warto przy okazji zauważyć, że w zgodzie z rozkazem Hitlera i wbrew jego oficjalnej wstrzemięźliwości, już od stycznia 1934 roku funkcjonariusze gromadzili materiały obciążające dowódców SA. Niewątpliwie pozwoliło to na ekspresowe przeprowadzenie prac latem. Już 24 czerwca z ich efektami zapoznano oficerów SS, rodzącej się konkurencji dla SA, których dokładnie pouczono, jak ma przebiegać rozprawienie się z buntownikami. Dla ułatwienia stworzono listy proskrypcyjne z personaliami głównych antagonistów. Realizację zadania wyznaczono na 30 czerwca. Wtedy również SS-mani mieli zostać wezwani w ustalone miejsca, by zabić wszystkich wrogów. Mimo policyjnego charakteru przedsięwzięcia, akolici Hitlera nie ukrywali swoich planów. 25 czerwca w audycji radiowej Rudolf Hess powiedział, że każdy, kto zamierza występować przeciwko woli Führera i nakłaniać do buntu, poniesie surowe konsekwencje. Dwa dni później przezorny Hitler spotkał się z von Blombergiem i von Reichenauem. Porozmawiał z nimi oraz zagwarantował sobie to, że gdy Sturmabteilung faktycznie podejmie konfrontację z państwem niemieckim, to armia nie zostanie obojętna, lecz błyskawicznie zareaguje. Oficerowie, zapewnieni również o tym, że niemieckiej armii zwrócone zostanie honorowe miejsce w państwowej hierarchii, zapewnili Hitlera o swojej pomocy. A 28 czerwca symbolicznie wyrzucili Ryma ze Związku Oficerów Niemieckich, stawiając zarazem armię w stan pogotowia. Tego też dnia Hitler zadzwonił do adiutanta Ryma i poinformował go, że za dwa dni oczekuje przywódców SA w hotelu Hanselbauer w Bad Wiese nieopodal Monachium, by omówić z nimi bieżące sprawy. Wszystko było już niemal gotowe. Ponadto los uśmiechnął się do Hitlera. Otóż ten dowiedział się, że 30 czerwca audiencję u prezydenta Hindenburga ma otrzymać wciąż cieszący się dużym zaufaniem starego marszałka Franz von Papen. Hitler nie zapomniał o wygłoszonym dwa tygodnie wcześniej przemówieniu starego polityka. Przeczuwał zresztą, że Franz von Papen będzie eskalował sytuację i atakował Hitlera przed obliczem prezydenta. W obliczu powyższych faktów podjęto decyzję o rozprawieniu się nie tylko z rzezimieszkami Ernsta Ryma, ale również konserwatystami von Papena, którym mimo koalicji z NSDAP bliżej było do wrogów, aniżeli przyjaciół nazizmu. Głównym wrogiem pozostawali jednak szturmowcy, do rozprawy z którymi postanowiono posłużyć się pewnym podstępem. W każdym razie może się wydawać, że wiele sytuacji zostało po prostu wyreżyserowanych. 29 czerwca blisko 3000 szturmowców wybiegło na ulicę Monachium i poczęło wykrzykiwać wyjątkowo krytyczne hasła przeciwko Hitlerowi oraz armii. Podobne wydarzenia miały miejsce w innych miastach niemieckich.
Nazajutrz, o 4:30 Hitler, wysiadłszy z samolotu w Monachium, dokładnie wysłuchał relacji dotyczącej zamieszek i podjął decyzję o tym, że czystkę należy rozpocząć natychmiast. Najpierw popędził do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie spotkał się z przywódcami manifestacji, oznajmiając im, że zostaną skazani na śmierć. Zerwawszy im epolety, wybiegł z budynku i w towarzystwie SS-manów pojechał do Bad Wiese, gdzie w zgodzie z ustaleniami z 28 czerwca miało na niego oczekiwać dowództwo SA. Relacji na temat tego, co wewnątrz ujrzał Hitler, jest wiele, a spora ich część obfituje w niezbyt cenzuralne szczegóły dotyczące rozwiązłości tam panującej. Pokoje hotelowe przypominały raczej homoseksualny lupanar, aniżeli siedzibę szanującej się organizacji. Wszyscy przywódcy obecni w hotelu, łącznie z Ernstem Röhmem, zostali aresztowani i przewiezieni do więzienia w Monachium Stadelheim. Ci, którzy nie zdążyli dotrzeć do Bad Wiese, byli wyłapywani po drodze i przewożeni do wspomnianego miejsca. W tym czasie Goebbels wysłał do Berlina hasło o treści Kolibri, od którego sama Noc Długich Noży jest niekiedy nazywana mianem akcji Koliber. Komunikat oznaczał postawienie plutonów egzekucyjnych w stan gotowości, za co odpowiadał Hermann Göring. Od ich kul zginęli nie tylko członkowie Sturmabteilung, ale również przedstawiciele drugiej grupy ofiar, czyli konserwatystów skupionych wokół osoby Franza von Papena. Byli to m.in. Herbert von Bose, Edgar Julius Jung, który okazał się autorem słynnego przemówienia, Erich Klausener, generał Ferdinand von Bredow oraz Kurt von Schleicher. Ponadto zlikwidowano Gregora Strassera, Gustava von Kahra, Fritza Gerlicha czy Ottona Ballerstedta, którzy byli dawnymi wrogami reżimu zamkniętymi albo w więzieniach, albo w obozie Dachau. Noc dobiegła końca. Do dzisiaj trudno oszacować dokładną liczbę ofiar tzw. Nocy Długich Noży, za którą to niewątpliwie poetycką nazwą stał sam Józef Goebbels. Nazwa pochodziła albo od sądów kapturowych, albo, co dużo bardziej prawdopodobne, od sztyletów, które nosili przy sobie SS-mani, niewątpliwie główni beneficjenci całego wydarzenia. Jeśli jednak mielibyśmy wskazać liczbę ofiar, to wynosi ona od 90 do nawet 200 osób mniej lub bardziej zaangażowanych w antagonistyczną politykę Ernsta Röhma. Sam Röhm również poniósł śmierć. Początkowo Hitler uważał, że Röhm jako oficer niemieckiej armii powinien popełnić samobójstwo. Ten jednak nie skorzystał z tej możliwości. Został zastrzelony 1 lipca o godzinie 18 w swojej celi pod numerem 474. Za wykonanie wyroku odpowiedzialny był SS-Brigadeführer Theodor Eicke. Główne zarzewie ewentualnego buntu zostało zlikwidowane. Samej akcji gratulował Hitlerowi nawet Paul von Hindenburg, który wysłał do Führera telegram o treści: uratował pan niemiecki naród od wielkiego niebezpieczeństwa. Prezydent nie zwrócił przy okazji uwagi na fakt, że wśród zamordowanych był zaprzyjaźniony z nim konserwatysta Gustav von Kahr. Dla Hitlera jednak znaczenie miało to, że znów okazał się zwycięzcą. Zamordowanie Röhma miało jednak swoje konsekwencje. Jak wspomniałem wcześniej, cieszył się on bardzo dużym autorytetem pośród szturmowców. Niektórzy z nich zawiązali nieformalną grupę, która od jesieni 1934 roku do wiosny 1935 wykonała blisko 150 wyroków śmierci na SS-manach. Przy ich ciałach zostawiali oni karteczkę, na której znajdowały się litery RR, co było skrótem od Reicher Röhm, co z kolei znaczyło Mściciele Röhma. Zemsta na SS-manach była nieprzypadkowa, ponieważ to właśnie ta formacja zyskała najwięcej z likwidacji dowództwa Sturmabteilung. Nie tylko wyrwała się spod kurateli większej od siebie organizacji, ale doprowadziła również do marginalizacji SA, która co prawda istniała przez kolejne lata, ale już nigdy nie odgrywała większej roli. W jej miejsce pojawiło się właśnie SS, czyli aryjska elita Heinricha Himmlera, gwardia samego Führera, a przede wszystkim organizacja o bardzo dużych wpływach, która stała się niczym innym jak państwem w państwie, czyli czymś, czego tak bardzo obawiał się Adolf Hitler względem Sturmabteilung Ernsta Röhma. Historia SS to jednak opowieść na zupełnie inny materiał. Z tego miejsca serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Ewę Wąsik, Justynę Stopińską, Urszulę Babiuch i Ewę Ogrodnik oraz panów Mateusza Szenderę, Krystiana Dziarka,
Tomasza Sadurskiego, Radosława Kuśmierza, Damiana Dziedzica, Piotra Sadorskiego, Piotra Borkiewicza, Dariusza Stelmaczonka, Kamila Kubowa, Pawła Łabno, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times, Bad Times oraz Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.